królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą. Stawek o 20 zł oraz o wymierzenie wobec oskarżonego Adama Słońca łączne w wysokości 60 stawek.
Korki mu na górze. Wszyscy świadkowie i wszyscy pokrzywdzeni zaznali, iż żaden z oskarżonych, nie tylko pan Kostrzewski, ale również pozostali oskarżeni nie stosowali wobec nich przemocy, ani też grupy bezprawnych. W tej sytuacji zdumiewającym jest, na jakiej podstawie został w ogóle sformułowany akt oskarżenia, wnoszony i popierany, tak? Więc w moim zdaniem nie ma żadnych przesłanek do uznania pana Władysława Kostrzewskiego winnego wyrzuconego mu czynu. Jeżeli chodzi o zarzut z artykułu 193 kodeksu karnego, również nie ma jakichkolwiek dowodów, iż pan Władysław Kostrzewski przebywał w pokoju sędziów. Co więcej, zeznań świadka Romana Sierony, a także oskarżonego Ireneusza Wolańskiego wynika, iż pan Władysław Kostrzewski przebywał poza pokojem sędziów w przedsionku, czy też na korytarzu, który znajdował się przed samym pokojem. W tej sytuacji nie może zostać uznany winnego popełnienia czynu, który wymagałby jego obecności w pokoju sędziów. I wobec powyższego wnoszę o wydanie wyroku uniewinniającego pana Władysława Kostrzewskiego zarzuconych mu czynów i wnoszę o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej urzędu nieopłaconej uchwały przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Po uniewinnieniu oskarżonego od popełnienia zarzuconego mu czynu oraz po zasądzeniu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonych z urzędu, które nie zostały pokryte w całości ani w części, pan Krzysztof. Sądzie, wnioskując do argumentacji do projektu relacji prawnego, należałoby słusznie powtórzyć, iż faktycznie odnosząc się do osoby oskarżonej Piórkowskiego, materiał dowodowy nie pozwala ponad wszelką wątpliwość przyjąć, iż oskarżony Piórkowski tego dnia był razem z innymi oskarżonymi koniecznymi dla sędziów. Ponadto Wysoki Sądzie w toku postępowania sądowego się odbyło przesłuchiwanie na pytania obrońców oskarżonych jednoznacznie stwierdzali, iż nie były groźby w stosunku do sędziów formułowanych przez osoby obecne w tym pokoju. Także Wysoki Sądzie, mając na uwadze to, co wynika z tego materiału dowodowego prowadzonego w postępowaniu sądowym, jak również formułowany dosyć może niezręcznie przez oskarżonych pod tego procesu podstawą prawa międzynarodowego, na które powoływali się i które w ocenie oskarżonych dawały im prawo do informacji na temat przebiegu postępowania karnego jako osób występujących w charakterze publiczności w tamtejszych sprawach. Wysoki Sądzie, ja wnoszę o niewinienie osoby oskarżonego Piórkowskiego od zarzuconego mu w akcie oskarżenia czynu i zasądzenia kosztów nieopłaconych pomocy prawnej, które koszty nie zostały opłacone ani w części, ani w części. Dziękuję. Po uniewinieniu oskarżonego od popełnienia zarzuconego mu czynu oraz o zasądzenie kosztów nieopłaconych pomocy prawnej, które nie zostały pokryte ani w całości, ani w części. Proszę o jego uniewinnienie od zarzuconym aktem oskarżenia czynów, bowiem oskarżony przede wszystkim nie przyznał się do winy, nadto materiał dowodowy gromadzony w mniejszej sprawie nie potwierdził jakoby faktycznie i oskarżony Adam Miernik oraz żaden inny oskarżony dopuścili się zarzucanych im aktem oskarżenia czynów. Chciałbym tylko nawiązać jeszcze do argumentacji wskazane tutaj przez szanownych przedmówców,
W pełni się z nią zgadzam. Chciałabym wskazać Wysokiej Sądzie, iż jeszcze raz podkreślić, że żaden ze świadków nie potwierdził, iż oskarżony Miernik, a także żaden inny oskarżony, nie stosował przemocy ani gruźb bezprawnych wobec pracowników sądu. Co więcej, świadkowie potwierdzili, iż takich gruźb ani przemocy nie było. Zatem ten zarzut w Wysokiej Sądzie ostać się nie może. Natomiast jeżeli chodzi o zarzut z artykułu 193 Kodeksu Karnego, to ja tylko wskazać, iż żaden z oskarżonych, że abstrahując od tego, od winy oskarżonych, mam to chciałam tylko wskazać, że samo wdarcie się do pomieszczenia sędziów nie było w tej sprawie możliwe, z tego względu, że świadkowie potwierdzili, że pomieszczenie to nie było w żaden sposób oznaczone. Zatem żaden z oskarżonych nie miał prawa wiedzieć o tym, iż nie może do tego pomieszczenia wejść, nie może zapytać, nie może uzyskać tam danych informacji, których oczekiwał. Z tych też względów Wysoki Sąd wnosi jeszcze raz o uniewinnienie oskarżonego, a nadto za stosowanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej uczynienie oskarżonego z urzędu, bo nie zostało pokryte ani w całości, ani w części. O uniewinnieniu oskarżonego w sposobie zaprezentowanego czynu oraz o znaczącego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, które nie zostały pokryte ani w części, ani w całości. Pan jest na nas i Wysoki Sąd, ja mogę wskazać, wnoszę o uniewinnienie oskarżonego zarzucanego czynu i tak chciałbym tutaj wskazać, że ja na tym postępowaniu, które wystąpiłem na departament przed ostatnią sprawą, sąd zapoznał się z aktami sprawy. Wiedziałem w Wysokim Sądzie, że akta mogą być niedostępne w sądzie przez jakimkolwiek czasie. W związku z tym, jak składałem wniosek wcześniej, przez ostatni tydzień akta w czytelni były niedostępne. W związku z tym, no, trudno mi merytorycznie odnosić się do postawionych zarzutów. Jeżeli tutaj moi koledzy i koleżanki stwierdzali, że przemocy nie było, to ja oczywiście w Wysokim Sądzie popieram tę argumentację. Moim zdaniem faktycznie w takim wypadku nie mogło dojść do popełnienia zarzucanych czynów. Teraz również wnosi o uniewinnienie oskarżonego. Wnosi, bo Wysoki Sąd mimo wszystko zasądzenie kosztów. Oraz o zasądzenie kosztów nieopłaconych pomocy prawnej. Również wnoszę uniewinnienie. Tak jak pisałem w piśmie w odpowiedzi na akt oskarżenia, byłem na sali rozpraw, po czym udałem się do toalety, wracając, tak jak opisałem, stałem przed siodłem, żeby po prostu gwar. Powyższe wszyscy świadkowie w zasadzie potwierdzali. Chciałem zadać pytania pani sędzi Rachańskiej na ostatniej rozprawie, co mi uniemożliwiono. Nie mogę po prostu dopytać. Co do ilości osób, także żaden ze świadków nie potwierdził, że tam było 5 osób. Nawet sędzia Rachańska twierdziła, że tam było kilkanaście nawet osób. No, chciałem w tej kwestii właśnie doprecyzowania na ostatniej rozprawie, tak jak już mówiłem, został świadek zwolniony, uniemożliwiony, żeby uzyskać taki dowód zeznań świadka. No, w zasadzie tyle. Pan słabo słyszy. Sądu, no, podczas przebiegu tej rozprawy trzy osoby stwierdziły, że mnie tam w środku nie było, więc jestem zdziwiony, że prokuratura uporczywie domaga się dalej skazania mnie za to, czego nie zrobiłem. Z tym, że jeden ze świadków wyraźnie wskazał miejsce, w którym ja stałem i nie było to posiedzenie. Gabinet sędziów. Wprawdzie no, ja byłem już w stanie wojennym kilkukrotnie więziony, ale wtedy nawet się nie uciekano do farsy sądowej, tylko bez żadnego
izbę były zamykane, także dla mnie to nie jest nic, co tu, nawet co tu się stanie, nie jest nic zaskakującym. Jeszcze chciałem przypomnieć, że nie odebrano ode mnie, nie składałem zeznań. Wprawdzie na pierwszym procesie w zeszłym roku odbywającym się tu ja powiedziałem, że nie będę składał zeznań, ale powiedziałem, wyraźnie zaznaczyłem, że bez obecności adwokata. Natomiast adwokata już mam od dłuższego czasu i tych zeznań ode mnie nie odebrano. Także tyle miałem do powiedzenia. Wysoki sądzie, dziwny jest ten proces. Mam wiele procesów, miałem, mam i toczy się przeciwko mnie, ale to jest wyjątkowo dziwne. Naruszyliśmy ponoć mir domowy w sądzie. Nie wiem, co ma mir domowy w sądzie. Tylko dopytywanie się o prawdę i żądanie uczciwości, a takiej uczciwości możemy żądać, mamy prawo żądać. Powinna być od pani przewodniczącej wydziału, która obiecała i nie dotrzymała słowa. A więc sprawcą całego zajścia, nieporozumienia i zburzenia była ona. A więc sędzia, który nie dotrzymuje słowa, bo to jest sędzia, spowodował to zajście. I teraz prokuratura nas oskarża. Wysoki sądzie, domaganie się prawa. I tylko prawdy w sądzie jest podstawowym obowiązkiem. A więc pytam się, jak to miało cel? Jak z tych kilkunastu osób wyselekcjonowano nas? Bo to była selekcja, czysta selekcja ludzi znanych, ludzi opozycji, nie te, co jest teraz, ale już sprzed okresu międzywojennego okresu, stanu wojennego lat 80. walki z komunizmem. Zastraszenie społeczeństwa. No bo skoro można oskarżyć bezpodstawnie Adama Słowkę, Mariusza Cyceskiego, kolegę tutaj, lub pana Wiktora Kostrzewskiego, nie. To jest pokazuje, nie wychylajcie się, u każdego możemy oskarżyć. Sam proces prowadzony przez panią sędzię też nasuwa wiele wątpliwości. Jeżeli dochodzimy do niewygodnych pytań świadków, szczególnie do osób w sądu, uchylano te pytania, albo wprost zwalniano świadka. Pytam się, czy dane słowo sędziego obowiązuje? Czy w pomieszczeniu tym byli sędziowie w togach? Czy były określenia? W sobie sądzie jest to coś, co przypomina mi procesy stanu wojennego. Tak zwane nawet w więzieniach procesy hybrydowe. Myślę, że pan w tym okresie czasu jako sędzia dojdzie do wniosku, że nie warto mknąć w tym kierunku. Nieważne, jak będzie wybuchał, ale jeden powinien być uniewinniający. Bo nie myśmy wywołali awantury. Nie my, to właśnie przewodnicząca wydziału swoją niekompetencją, swoją nierzetelnością i nieuczciwością spowodowało prawo domagania się wyjaśnień. A gdzie jak gdzie w sądzie powinny być te wyjaśnienia złożone, wyjaśnione. Bo wszystkie niedomówienia, wszystkie jakieś przemilczenia tworzą teorie spiskowe. A więc taki mamy wymiar sprawiedliwości, jaki mamy. I dzięki właśnie takim sędziom, jak pani przewodnicząca, takie macie wyniki zaufania publicznego. Nie może być tak dalej w tym kraju, że sędzia może wszystko. Sędzia jest etykarny. Sędzia działa w ramach prawa. Nie tylko przepisów, ale wysoki sądzie, doświadczenie zawodowe, wiedza. Wiedza prawnicza
nie tylko przepisy, ale też prawo zdrowego rozsądku nakazuje uniewinnienie. A gdy sąd przegląda przez rozprawę akta, powinien odesłać akta do prokuratury. Bo przecież prokuratura miała świetnie, była zorientowana w sytuacji. No ale skoro sąd podjął tą sprawę, to teraz należy się powiedzieć uniewinnienie. Bo nawet nieudowodnienie to jest domniemanie niewinności. Co chce prokurator osiągnąć tym aktem oskarżenia? To jest pytanie zasadnicze. Co osiągnął? Nękanie nas, opozycjonistów, którzy walczyli o wolną Polskę, sprawiedliwą Polskę. Dziś prokuratura popiera kogo? Którego? Tamte czasy nie wrócą i myślę, że powiem tej nowej rzeczywistości najwyższy czas, panie prokuratorze, żeby dotarł do nas. Zastanowilibyście się, czy sędzia może wszystko. Popierając zło, uczestniczycie w źle. Popierając przestępstwo pani sędziny, to jest przestępstwo, świadczenie nieprawdy. Też popieracie, a więc uczestniczycie w tym samym przestępstwie. A czy na pewno, panie prokuratorze i Wysoki Sądzie, do tego wasze instytucje są powołane? Dlatego żądam nie tylko uniewinnienia, po prostu wyrażenia, sąd wyrazić powinien sprzeciw. Tak dalej stosowanej praktyki. Tyle mam do powiedzenia i zaszczepiam sobie postę po wystąpieniu pana prokuratora. Dziękuję. Dziękuję. Oskarżony pan Adam Słonka. Ja po panu Żuku. Tak. Pan Żuk, proszę bardzo. Ostatnie słowo. No niestety troszeczkę się spóźniłem na sprawę, bo w Wiechowicach po prostu była awaria i autobusy nie kursowali. A pozostają z udzieleniem głosu, chciałem się spytać Wysokiego Sądu, czy Wysoki Sąd nie dąży do przewlekłości w ogóle sprawy? Czy sąd wysoki nie narusza uchwały o powszechnym sądownictwie w Polsce? I tu wyraźnie widać, że wysoki sąd łamie zasady uczciwego sądownictwa. I to jest tak zwana, no trudno to nazwać korupcją, no nie wiem, jak to w ogóle mam to nazwać, ale to po prostu te papiery, które były właściwe, znikają. Na te miejsce pojawiają się nowe, które nie mają żadnego pokrycia. I jeżeli po prostu sądy rejonowe czy piekara, czy zamieszczony w Czarnowskich Górach nie znalazł przeciwko nam żadnej linii, i to czego Wysoki Sąd by to mi chcesz w ogóle dopatrzeć. A po prostu w ustawie o sądownictwie jest taka mowa, że Wysoki Sąd powinien dążyć do rozstrzygnięcia już sprawy na pierwszym posiedzeniu, a nie dążyć do przewlekłości. A postępowanie Wysokiego Sądu, przepraszam za wyrażenie, ale to jest karygodne. No, zastanawiam się, czy w ogóle jest te sprawy i postępowanie Wysokiego Sądu. I to nie trzeba dowiedzieć ministra sprawiedliwości, bo tu sąd wysoki, kiedy łamie tak te ustawy i po prostu zniekształca, przesłuchuje fałszywych świadków, którzy w ogóle nie wiadomo na jaką chorobę psychiczną cierpią i sąd to popiera. I tym samym sąd naraża na wysokie koszty skarb państwa.
ile w moim przypadku otrzymał obrońca w zawodzie. Ile po prostu otrzymał mój obecny adwokat Konifał, jak się nie mylę. To po prostu pociąga but ze skarbu państwa. A kto do tego sądu dąży? Niestety, wysoki sąd. Dziękuję. Wysoki Sądzie, prokurator prokuratury w Zabrzu Damian Kromalnyk, tak się podpisał. Nie wiadomo, czy dobrze przeczytałem. Kowalczyk chyba. Dariusz Kowalczyk. Pan prokurator Dariusz Kowalczyk 17 stycznia 2013 roku sformułował akt oskarżenia, który sprowadza się do końcowego zdania, który mówi on, że po dokonaniu analizy materiału dowodowego w sprawie stwierdza, iż wbrew poleceniu sędziego Artura Obcowskiego oskarżeni nie opuścili sali sądu, uniemożliwiając w tym przemocą wydanie postanowienia w sprawie o sygnaturze 6K1335/10 dotyczącej Mariusza Tsewskiego umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym, czym zmusili sędziego do udania się do gabinetu sędziowskiego, gdzie wbrew woli gospodarzy wdarli się do niego, czyli wbrew woli sędziów wdarli się oskarżeni do tego gabinetu, a następnie odmówili jego opuszczenia pomimo wyraźnego żądania sędziów. Swoim zachowaniem oskarżeni wywierali jednocześnie wpływ na czynności urzędowe sędziów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Wydział Zamiejscowy Karach Śląskich, uniemożliwiając funkcjonariuszom publicznym swoją obecnością realizację ich ustawowych zadań. Jednocześnie Adam Słomka, kierując pod adresem przewodniczącej wydziału sędzi Iwony Ganczarskiej-Rachońskiej obraźliwe słowa, znieważył ją podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków. W tym długim, niezbyt gramatycznie w języku polskim sformułowanym zdaniu zawiera się całość aktu oskarżenia wobec nas tu obecnych, czyli Zygmunta Miernika, Ireneusza Wolańskiego, Władysława Kostrzewskiego, Zbigniewa Piórkowskiego, wcześniej również Mariusza Cysewskiego i Romana Sieronia, których wyłączono z tej sprawy arbitralnym i nielegalnym postanowieniem prokuratury, mimo że chcieli być sądzeni. No i oczywiście mnie, czyli kilku osób. Chciałbym się w związku z tym w mowie końcowej odnieść, Wysoki Sądzie, do tych zarzutów i do tego procesu. I mam kilka spostrzeżeń. Pierwsze spostrzeżenie, które jest, myślę, najważniejsze, tak ogólnie, to jest takie, że ten proces jest prowadzony w sposób łamiący podstawowe prawa obywatelskie, jeszcze bardziej absurdalnie niż nasze procesy w stanie wojennym. W stanie wojennym nigdy się nie zdarzyło, a byłem sądzony wielokrotnie, żeby mój obrońca, w tym wypadku, w tym postępowaniu jest to pan mecenas Bartłomiej Liczyj, tak? Jeżeli nie pomyliłem nazwiska, panie mecenasie. Liwy, tak jest, przepraszam. Pan mecenas Liwy, w sytuacji, w której z winy sądu nie można akt uzyskać do wglądu, jest pozbawiony realnej możliwości pracy, a ja realnej możliwości obrony.
Jeszcze nie widziałem takiej parodii wymiaru sprawiedliwości w warunkach, już nie mówię III Rzeczpospolitej czy IV, ale w warunkach nawet totalitarnej polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie zdarzyło się, nawet w ponurych czasach stanu wojennego, żeby prowadzono proces, w którym adwokat nie zna materii sprawy i nie może realnie bronić. I co robi pan prokurator? Zastanawia się, co ma pan zrobić. Powinien pan wstać, złożyć wniosek o wyłączenie sędziego i przerwanie prowadzenia rozprawy, gdyby pan praworządnie chciał działać. To jest pana obowiązek. Pan powinien tu na tej sali dbać o uczciwy proces. Jest w interesie Rzeczpospolitej, żeby nie kompromitować państwa polskiego i nie prowadzić procesów, w których łamie się podstawowe prawa obywatelskie. I to jest rzecz pierwsza, zupełnie fundamentalna. Nie mamy do czynienia z uczciwym procesem. Z tym uczciwym procesem nie mamy do czynienia również dlatego, że przecież nie sporządza się protokołu rzetelnie, co wielokrotnie wykazywali tutaj oskarżeni w pismach do sądu, pokazując, jak to ważne rzeczy, czynności sądu nie są wpisywane do protokołu. Szczególnie bulwersujące jest to, że Wysoki Sąd zwalnia świadków od odpowiadania na pytania i zwalnia ich w ogóle, twierdząc, że nie ma dalszych pytań. Kiedy sygnalizują ja, pan Wolański, pan Miernik, że mamy kolejne pytania. No nie można prowadzić przesłuchań świadków i ustalać fakty, jeżeli nie ma możliwości swobodnego zadawania pytań i drążenia prawdy, dochodzenia do stanu faktycznego, jak toż to było w tym sądzie w Piekarach Śląskich. Jeżeli nie możemy zadawać pytań świadkom, jeżeli nam się odmawia zadawania tych pytań, prawa do zadawania pytań, jeżeli się zwalnia świadków, zanim zostaną zadane im pytania, to przecież dowodzi to, że Wysoki Sąd nie szuka prawdy, nie dochodzi do tej prawdy materialnej, nie stara się ustalić stanu faktycznego, tylko unika ujawnienia tego, co w tym procesieśmy pokazali, że świadkowie oskarżenia zwyczajnie kłamią. Prymitywnie, banalnie, jak przewodnicząca Wydziału w Piekarach Śląskich, pani sędzia Iwona Ganczarska-Rachańska, która na pytanie moje, czy widziała akta tej sprawy, które te 5 tomów, które ma Wysoki Sąd przed sobą, czy je widziała, powiedziała, że nie, że pierwszy raz je widzi, kłamiąc, ponieważ przez 3 miesiące prowadziła tę sprawę i dysponowała aktami. W swojej sprawie, gdzie ona się czuje pokrzywdzona, przez 3 miesiące trzymała te akta i sobie je przeglądała kartkę po kartce. Jeszcze sobie na pewno skserowała, wzięła do domu, jaki jest zwyczaj taki u nas w sądzie. Przez 3 miesiące pani sędzia, która się czuła pokrzywdzona, wzięła sobie te akta do swojej dyspozycji, zresztą nie całkiem nielegalnie, bo przecież kodeks postępowania karnego mówi, że z mocy ustawy jest ona wyłączona od prowadzenia takiej sprawy, w której jest stroną, w której jest pokrzywdzoną, w której jest świadkiem. A ona sobie pozwala 3 miesiące w tej sprawie trzymać akta, wyznaczać do tej sprawy wszystkich kolejnych sędziów, którzy jej podlegali, bo chciała, żeby to prowadzili sędziowie jej podlegający w Piekarach. I dopiero po tych 3 miesiącach, jak wszyscy bez wyjątku sędziowie, chwała im za to w Piekarach Śląskich, wszyscy indywidualnie odmówili, a później zbiorowo odmówili jej prowadzenia tej sprawy. Była zmuszona ze swojego wydziału oddać te akta, przestać się nimi zajmować, a nam tutaj zeznawała kłamliwie w sądzie, że ona nie zna tych akt, pierwszy raz je widzi i nie wie, co to za sprawa. Coś nieprawdopodobnego. Trzeci element braku uczciwości tego procesu jest zupełnie techniczny, ale bardzo ważny, o czym mówi Europejski Trybunał Praw Człowieka. To jest równość stron. Jeżeli po drugiej stronie pan prokurator dysponuje ławą, biurkiem, na którym wykłada sobie dokumenty, i dobrze, ma do tego pełne prawo, żeby sobie tam swobodnie funkcjonować, jak normalnie oskarżycie. To przecież obrońcy muszą dysponować dokładnie, symetrycznie, identycznymi warunkami. Również oskarżenie. Jakie warunki tutaj ma pan mecenas siedzący na ławie dla publiczności? Czy ma biurko dla siebie na swoje dokumenty? Jaką powierzchnię ma pani mecenas, która tutaj siedzi doklejona z boku do adwokatów, nie mając biurka? A jakie warunki mamy my jako oskarżeni? Już to wielokrotnie pani sygnalizowała, pani przewodnicząca. Nie mamy żadnego blatu na dokumenty. Co to w ogóle jest za boks? To jest jakiś, nie wiem, pozostałe z czasów chyba hitlerowskiego sądu tutaj szedł.
Przecież to żadnych standardów nie spełnia możliwości obrony. Nie ma gdzie położyć aktu oskarżenia, kodeksu postępowania karnego. No jakie są, jaka jest równość w broni, gdzie z tamtej strony normalnie funkcjonuje oskarżenie i ma prawo ku temu, nie mamy nic przeciwko, ale przecież my, broniący się, jeżeli to ma być demokratyczny, praworządny sąd, niepodległy Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, to przecież my, broniący się, i to jest przecież w interesie Rzeczpospolitej, Wysokiego Sądu, żeby to był uczciwy, normalny proces, a nie parodia wymiaru sprawiedliwości. Ja byłem obserwatorem z ramienia Rady Europy w Strasburgu procesów na Białorusi, w Serbii, w Albanii, w Rosji, w Danii, we Francji, w wielu krajach. Widziałem różne rzeczy, Wysoki Sąd. Ale nawet na Białorusi, gdzie się uważa, że najbardziej jest łamane prawo stron, to muszę powiedzieć, że nigdy nie widziałem takiego procesu, żeby tak elementarne prawa stron do dostępu do akt i do równości traktowania było łamane jak w tym procesie. Dlaczego to w ogóle jest możliwe, że taki proces się w ten sposób odbył? Czym to jest spowodowane? No to jest spowodowane niezwykle prostą sprawą. Ponieważ po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej prokuratura postanowiła wnieść oskarżenie wobec przywódców opozycji demokratycznej walczących o niepodległość. O co? O to, że wystąpili przeciwko sędziom, przeciwko sądowi. I stąd przecież to przyzwolenie na łamanie elementarnych praw, bo trzeba bronić swoich. Trzeba bronić sędziów, bo im się krzywda dzieje. Zdarzyła im się krzywda w Piekarach Śląskich, bo przyszli ludzie, duża grupa, prokurator nie ustalił ile, 40-50 osób, z tego kilka osób wybrano, bo policja przez wszystkich spisała, wybrano z tej grupy arbitralnie kilka osób i postawiono jednak oskarżenia, mówiąc, że przez to, że, jak mówi prokurator, swoją obecnością ci ludzie dokonali złamania prawa. Co za parodia wymiaru sprawiedliwości. Jak panu nie wstyd, panie prokuratorze, coś takiego popierać dzisiaj? Otóż w tej sprawie jest niezwykle łatwo powiedzieć, co się działo w tych piekarach. Ponieważ my, Wysoki Sądzie i droga publiczności, panowie mecenasi, obrońcy, szczególnie mój obrońca, który nie zna tej sprawy przecież, nie miał możliwości z winy sądu. No przecież znamy przebieg tych zdarzeń, to jest film. Dziennikarze nagrali z tego zdarzenia, z tego postępowania sądowego Mariusza Tsewskiego w Piekarach Śląskich film. Również z tej wizyty obywateli u pani przewodniczącej wydziału, pani Iwony Ganczarskiej-Jakowskiej. Mamy przebieg zdarzeń utrwalony w najbardziej obiektywny sposób. Dziennikarz nagrał film wideo, gdzie mamy przebieg, nagrany obraz i dźwięk. I Wysoki Sąd nie potrafi przez tyle lat procesu, bo przecież ta sprawa przed różnymi sądami zawisła i w Tarnowskich Górach, w Rybniku, przed Sądem Najwyższym, w różnych miejscach, jeszcze będzie gdzieś tam się toczyć. Przez te 5 lat nie potrafi prokurator i sędzia zrobić prostej rzeczy. Obejrzeć filmu z przebiegu zdarzeń. Zaprezentować nam tutaj ten film, bo nawet jakby mecenas nie znał akt, to przynajmniej by widział film. Mógłby sobie wyrobić jakieś zdanie. Oczywiście mają je obywatele, no bo mogą sobie w internecie obejrzeć, bo te filmy, większość z nich krąży, ciesząc się gigantyczną zresztą zainteresowaniem ludzi w internecie. Jak to jest możliwe, że mamy proces, w którym najlepszy dowód, bo obiektywny w tej sprawie, nie istnieje w ogóle i go nie ma. Nie jest przedmiotem zainteresowania prokuratora. Dlaczego prokurator ignoruje fakt, że w tej sprawie pojawia się zupełnie fenomenalny dokument, o który ja musiałem wnioskować i walczyć w prokuraturze zawsze. To jest pismo policji, która sama z siebie stwierdza po interwencji w sądzie,
że nie doszło tam do żadnego przestępstwa. Czy widzieliście państwo obrońców, czy pan prokurator takie akta w swojej historii, czy Wysoki Sąd widział takie akta, gdzie ktoś jest oskarżony przez prokuratora, a policja pisałaby na piśmie oświadczenie, że nie doszło tam do żadnego przestępstwa? To zupełnie fenomenalne zdarzenie. Nikt się tym nie interesuje. Nikt nie pyta policjantów, pan prokurator nie pyta, sąd nie pyta. Nikt nie pyta, jak to się stało, że policjanci sporządzili taki dokument. Mamy go zresztą dzięki mojej staranności. Otóż sprawa jest niezwykle prosta. Ten proces po prostu jest procesem z innej epoki. On się pojawił w czasach, kiedy oskarżyciele, prokuratorzy dyspozycyjni w czasach rządów PO, PSL, a wcześniej SLD, czyli umownie tej Republiki Okrągłego Stołu, jaką mamy od 1989 roku, byli dyspozycyjnymi przedstawicielami przestępczego układu, który w Polsce pozostał po czasach komunizmu, grupy kilku tysięcy zbrodniarzy komunistycznych w sądzie i w prokuraturze, którzy kierując najważniejszymi organami wymiaru sprawiedliwości, uznali, że trzeba sprywatyzować tą instytucję, a wszystkich, którzy będą mieli czelność wystąpić w obronie podstawowych praw obywatelskich, trzeba represjonować, zastraszyć, oskarżyć, skazać, najlepiej wsadzić do psychuszki czy do więzienia. Taki był przecież pomysł tego aktu oskarżenia. Naruszyli mir domowy, cudzy dom, pisze prokurator. Cudzy dom. Nawet nie zauważył, że sąd jest naszym domem. To jest dom obywateli Rzeczpospolitej. To nie jest prywatne mieszkanie pani sędzi czy pana prezesa. To jest przede wszystkim instytucja obywateli. Moja, tu kolega. Przede wszystkim nasza. Dla nas, a nie dla przewodniczącej. Pomysł na to, żeby nas oskarżyć, pomysł, żeby nas zastraszyć, opluć w media, pozbawić nas podstawowych praw obywatelskich, bo przecież co robi na koniec tego śledztwa prokurator w Zabrzu? Prokurator daje mi czas i mówi, proszę złożyć wnioski dowodowe i nie czeka na upływ tego czasu, który sam wyznaczył. I zamyka śledztwo. Ja wysyłam prokuratorowi wnioski dowodowe, całą listę. I co robi pan prokurator? Zanim ma już na biurku moją odpowiedź, nie włącza do akt mojego wniosków dowodowych, tylko wysyła akt oskarżenia do sądu i to do zainteresowanej pani sędzi. Taki jest odważny i bezczelny prokurator Zabrza. Wysyła tą sprawę do zainteresowanej sędzi Starowskich Gór bez moich wniosków dowodowych. W ogóle ich nie rozpoznaje. Mamy to w aktach. Wysoki Sąd, każdy, kto to widział, te akta tu widzi. Co robi prokurator? Przetrzymuje kilka tygodni to pismo u siebie w Zabrzu i dosyła je później do sądu. I mamy ten złożony prawidłowo wniosek dowodowy, który powinien rozpoznać prokurator. Mamy go w innej części akt w efekcie. Bo przecież nie zależy prokuratorowi, a tym bardziej sędziom w tej sprawie, żeby to wszystko się odbywało praworządnie i uczciwie. Bo chodzi o coś innego, niż jest napisane w akcie oskarżenia. Przecież celem działania prokuratorów i sędziów, którzy się tą sprawą zajmują, nie jest dochodzenie do prawdy i praworządności, bo gdyby nim było, to rozpoznano by wnioski oskarżonych, to dopuszczono by dowód z filmu, to przecież nie pozwolono by przez 3 miesiące zainteresowanej pani sędzi zajmować się tą sprawą, ją prowadzić i jeszcze zmuszać, gwałcić sumienie sędziów jej podległych, żeby prowadzili jej sprawę. Jej podlegli w jej pomyśle mieli prowadzić tą sprawę dzisiaj. Taki był jej pomysł na praworządność. Przecież ta sprawa miała się odbyć, gdyby nie piękna postawa tych sędziów. Trzeba im pogratulować i wymienić szczególnie zeznającego w tej sprawie sędziego, który złożył niezwykle prawdziwe, prawdomówne zeznania i odważnie się zachował, bo przecież są jeszcze w tych zdemoralizowanych instytucjach pełnych zbrodniarzy komunistycznych, którzy nas skazywali, którzy chronią zbrodniarzy, pułkownika SB, który zabił moją matkę, przecież chronią sędziowie skatowej z odpowiedzialności karnej. Otóż ten pan sędzia
Artur Obcowski, który złożył w tej sprawie zeznania, mówił właśnie, jak to jemu, i mamy w aktach jego pismo, gdzie jemu przewodnicząca każe prowadzić sprawę, której on przecież był, zajmował się wydawał czynność. I pan prokurator śmie pisać w akcie oskarżenia, że myśmy wywierali wpływ na tego sędziego w ten sposób, że nie chcieliśmy wyjść z sali rozpraw. Co to strasznego się zdarzyło? Ileż to tysięcy razy dziennie na świecie w sądach się zdarza, że ludzie są oburzeni w jakiś sposób na jakąś decyzję. Słusznie oburzeni, niesłusznie, rozumieją coś, nie rozumieją, mądrze to robią, nieroztropnie, różne. I jacyś ludzie nie wychodzą, to normalna metoda. Wystarczy filmy oglądać. W Ameryce walka o prawa obywatelskie. W Rosji, w PRL-u, na Ukrainie niedawno, w pomarańczowej rewolucji. Normalna forma obywatelskiego działania. Obywatele siedzą na sali, są solidarni z kimś niesłusznie oskarżonym i nie chcą wyjść z sali. Co za straszne przestępstwo znalazł pan prokurator. I ma odwagę w akcie oskarżenia go wyartykułować, bo przecież w połowie ten akt oskarżenia jest poświęcony zdarzeniom na sali rozpraw, gdzie sądzony był Mariusz Cysewski. I trzeba na koniec powiedzieć, że ta piękna sprawa pokazująca jak w soczewce kompletną degrengoladę tej prokuratury. Mam nadzieję, że w ramach dobrej zmiany wreszcie się tam coś zmieni i tacy przestępcy w togach prokuratorów nie będą już w wolnej Polsce artykułować bezprawnych zarzutów, jawnie absurdalnych przeciwko ludziom z opozycji, którzy powinni być chronieni zgodnie z dyspozycją artykułu 19 Konstytucji. Tacy ludzie jak Władysław Kostrzewski, jak Irek Wolański, jak Zygmunt Miernik. Ludzie, którzy ryzykowali zdrowiem i życiem, żebyśmy mogli mieć normalny sąd, uczciwy proces i godło w postaci orła w koronie. Nawet z takiego orła, który ma doklejoną koronę komunistycznego jak tutaj. Otóż my mamy prawo być traktowani jak praworządni obywatele. Powinna być zasada domniemania niewinności, poszukiwania prawdy. Nawet jeżeli coś zrobiliśmy nagannego, to się, zresztą każdemu obywatelowi Unii Europejskiej, należy normalny, uczciwy proces. Trzeba powiedzieć, że jest ze wszechmiar przydatny i ze wszechmiar wygrany. Wygrany jest przede wszystkim dlatego, że w tym całym procesie i proteście naszym chodziło przede wszystkim o to, żeby Mariusz Cysewski nie trafił bezterminowo do zakładu psychiatrycznego. Przecież to było istotą tego procesu. Chodziło o to, nam przyszliśmy do sądu, bo do tego czasu bardzo rzadko chodziłem do sądu, byłem po prostu oskarżony wielokrotnie, zawsze zresztą bezzasadnie, bo we wszystkich bez wyjątku sprawach w życiu do dzisiaj we wszystkich zostałem niewinny. We wszystkich. I zawsze się okazywało, że te zarzuty prokuratorów były kłamliwe. Przy czym do dzisiaj żaden z tych prokuratorów nie poniósł odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za to, że próbował mnie oskarżać o różne czyny, włącznie ze zbrodniami zagrożonymi karą śmierci, takimi jak próbę zerwania jedności sojuszniczej z bratnim Związkiem Radzieckim, czy podawania nieprawdziwych informacji o zbrodni katyńskiej, rzekomo dokonali jej Rosjanie, rzekomo zdaniem prokuratorów. Otóż żaden z tych łajdaków, bandytów i przestępców, prokuratorów licznych w moich sprawach nie poniósł odpowiedzialności. Gdyby któryś poniósł do dzisiaj, to nie znalazłby się następny taki łajdak i nie wstałby i nie mówił takich bredni w oskarżeniu, bo wiedziałby, że może ponieść odpowiedzialność za swoje przestępcze słowo. Wnoszenie do sądu aktu oskarżenia, w którym wiemy, że jest on nieuprawniony, a prokurator wiedział o tym zawsze, ponieważ ma zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Te akta zaczynają się na karcie pierwszej przecież zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Fakt, że nie, że błędnie wysłany. Sędziowie wysłali zamiast do prokuratora czy do policji, to zawiadomienie wysłali do organu nieuprawnionego, do swojego prezesa. Ale co w nim piszą? No widać, możemy przeczytać, co w nim piszą. Zarzucają dokonanie przestępstwa jednej osobie i to warunkowo. Być może doszło.
Nie piszą tutaj nic o panu Mierniku Kostrzewskim, Wolańskim, Słomce Piórkowskim. A znają przecież Słomkę czy Miernika, choćby z telewizji, już nie mówiąc, że z rozmowy, bo ja się przedstawiłem pani przewodniczącej, każdemu funkcjonariuszowi publicznemu się przedstawiłem. Sami składają zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i nie wymieniają tam Adama Słomki ani pana Miernika innych. I prokurator wie, bo ma to na początku akt. I prokurator z pełną pogardą wobec faktów formułuje akt oskarżenia, bo cele tego formułowania aktu oskarżenia były inne oczywiście niż wniosek o ściganie. Ten proces jest wygrany przez kim? Dlatego, że Mariusz Cysyski w wyniku naszej akcji, wielu naszych akcji, nagłośnienia tego bezprawia w jego sprawie, nie trafił do zakładu psychiatrycznego ponownie. Bo raz trafił. Ja go nie widziałem przez nie wiem, z 15 lat Mariusza Cysyskiego. Myśmy razem działali w podziemiu. Później zajął się, był tłumaczem przysięgłym literatury. Tłumaczył literaturę science fiction na język polski z angielskiego. Jest wybitnym anglistą. Nie widziałem go przez lata, bo zajął się tłumaczeniami. Przestał działać. Myślał pewnie, że jest już niepodległa Polska normalna i można sobie żyć normalnie. Zajął się tłumaczeniami. I nagle po 15 latach przyjechała do mnie jego matka i mówi, że Mariusz Cysyski jest znowu zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. Ja mówię, jak to jest możliwe? Bo przecież był już raz zamknięty. Przypomnijmy, był zamknięty w Związku Radzieckim, przez KGB Związku Radzieckiego. Jest jedynym znanym polskim opozycjonistą w historii, który nie tylko był zamykany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL, ale został umieszczony przez KGB Związku Radzieckiego w psychuszce sowieckiej. Jego matka pojechała tam i miała widzenie przy oficerach KGB z własnym synem. Stąd wiemy, że KGB za tym stała, a niezwykła służba więzienna w Związku Radzieckim. W jego sprawie myśmy jako parlamentarzysta, ja zbierałem te podpisy, około 200 posłów podpisało petycję do ministra Skubiszewskiego, żeby interweniować w rządzie Rosji Jelcyna o wypuszczenie. Myśmy już mieli wolną Polskę po okrągłym stole, a Mariusz Cysyski jeszcze siedział w psychuszce KGB. I dzięki tej interwencji, dzięki naciskom opinii publicznej, mediów, Mariusz Cysyski wyszedł z tej psychuszki sowieckiej. Nie został zniszczony, zgnojony, zabity czy zniszczony psychicznie. Mimo przecież farmakologicznego faszerowania go w ramach schizofrenii bezobjawowej. I tutaj w wolnej Polsce ma odwagę prokurator w Piekarach Śląskich wnioskować o ponowne umieszczenie Mariusza Cysyskiego, bo już kiedyś był w zakładzie psychiatrycznym. To trzeba go znowu umieścić. Prokurator w tej Karach Śląskich. Tak. W zupełnie błahej sprawie, bo jakaś jego była dziewczyna uznała, że on wysyła jej kartki pocztowe i one. W sprawie zupełnie osobistej, zakochanego mężczyzny. I ponieważ był wniosek o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym, przyszliśmy grupą na prośbę jego matki do sądu wpierw w Tarnowskich Górach, żeby wykazać, że jesteśmy z nim solidarni, że to internowanie go, pomysł, wniosek prokuratora jest bezprawny. I co robi sąd w Tarnowskich Górach? Zachowuje się wspaniale. Sędzia w Tarnowskich Górach mówi, wpierw tam prokurator w Tarnowskich Górach mówi, Mariusza Cysyskiego trzeba zamknąć do zakładu psychiatrycznego, bo jest mitomanem i oszustem. I wyjmuje opinię biegłych, którzy mówią, że Mariusz Cysyski jest oszustem, ponieważ twierdzi, że broni go wiceminister sprawiedliwości Leszek Piotrowski. I czyta to prokurator na sali rozpraw sądu w Tarnowskich Górach. I w tym momencie drzwi się otwierają i wchodzi pan mecenas Leszek Piotrowski, wiceminister. I się okazuje, że to, co mówi prokurator i opinia biegłych, to jest po prostu dowód na ich chorobę psychiczną, a nie Mariusza Cysyskiego. Pisze biegły i prokurator mówi, że Mariusz Cysyski ma urojenia, bo twierdzi, że był w zakładzie psychiatrycznym KGB Związku Radzieckiego. Filmów nie ogląda w telewizji, książek nie czyta, internetu nie czyta. To prokurator ma urojenia i biegli, którzy piszą, że Mariusz Cysyski kłamie, iż był w psychuszce sowieckiej i broni go mecenas Leszek Piotrowski, już nie żyjący. Zresztą byliśmy razem internowani, to był zawsze nas bronił w procesach politycznych, bo był jednym z trzech internowanych adwokatów PRL. I bronił również Mariusza Cysyskiego i dzięki niemu Mariusz Cysyski. I sąd w Tarnowskich Górach wydaje piękne postanowienie, że umieszczenie na
3-tygodniową obserwację, żeby zbadać, czy należy internować Mariusza Cesarskiego w zakładzie psychiatrycznym, że to umieszczenie było całkowicie nielegalne. Tak stwierdza sąd w Teraskich Górach. Nawet prowadzi sprawę karną przeciwko lekarzom, którzy go przetrzymywali w tym zakładzie psychiatrycznym. Wszystko to się dzieje parę miesięcy przed zdarzeniem, o którym dzisiaj mówimy, w sądzie w Tarnowskich Górach. I ponieważ wpływa wniosek ponowny prokuratora z Tarnowskich Gór, z Pieka Śląskich, do tego sądu zamiejscowy wydział w Piekarach, znowu umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym, stąd my idziemy po tym doświadczeniu walki z sowieckim, tym esbeckim reżimem, który niszczył Mariusza i nas. I po tym doświadczeniu pięknym sądu w Tarnowskich Górach i pana mecenasa, ministra Piotrowskiego, który wykazał, jak kłamliwa jest postawa prokuratora, niestety bezkarna w jego sprawie. I ponawia prokurator ten wniosek, teraz już w Piekarach Śląskich. My idziemy na tę sprawę i wygrywamy tę sprawę, bo przecież najważniejszym przedmiotem tego procesu jest to, że jego nie umieszczono w efekcie. Nie zniszczono tego człowieka wartościowego, jednego z najwartościowszych ludzi z opozycji w Polsce. Bo nie ma drugiego takiego, który siedziałby zamknięty przez KGB Związku Radzieckiego w ruskiej przywódce. Siedział zresztą w tych więzieniach, w których siedział Piłsudski 100 lat, niespełna 100 lat wcześniej na Syberii. I to człowiek, który tłumaczy bezpłatnie rodzinom katyńskim wniosek do Trybunału w Strasburgu przeciwko Rosji, przeciwko Putinowi o ukrywanie akt zbrodni katyńskiej. To on to robił, zrobił tysiące tych dokumentów, przetłumaczył za darmo. Bo rząd polski Tuska nie miał pieniędzy, żeby polskim rodzinom pomóc i dać tłumaczy rządowych do tego procesu. I on to tłumaczył z polskiego na angielski. Taki człowiek, który jest świetnym tłumaczem literatury pięknej, jedynym studentem historii PRL-u, do którego Służba Bezpieczeństwa napisała pismo do rektora, że należy zwolnić natychmiast ze studiów, bez szukania pretekstów w słabych ocenach, bez szukania pretekstu zwolnić z uczelni. Nie mamy drugiego takiego przykładu na Śląsku, żeby Służba Bezpieczeństwa żądała kogoś wyrzucić, studenta, bez pretekstu. Zawsze szukali pretekstu. Tutaj był tak groźny dla nich, jako redaktor pisma Wolny Czyn, że... I to jest jedyny zachowany taki dokument na Śląsku Służby Bezpieczeństwa, pokazujący, jak bardzo nie chcieli, żeby miał wyższe wykształcenie, żeby był anglistą. Chcieli, żeby był zwykłym robotnikiem, jak jego dziadek powstaniec śląski, bo on kultywuje najpiękniejszą tutaj tradycję w Piekarach Śląskich walki powstańczej. I myśmy wygrali ten proces już, nim on się tu dziś zaczął i się skończy za chwilę. A za chwilę powiem, jak się skończy. Więc myśmy wygrali rzecz najważniejszą w tym procesie. Myśmy wygrali bitwę o to, żeby ten człowiek nie był zgnojony, żeby jego nazwisko nie było zhańbione, żeby te żule i bandyci z prokuratury i z tego zakładu psychiatrycznego w Tarnowskich, gdzieś tam w Lublińcu, którzy bezprawnie go chcieli umieścić, żeby nie mogli człowieka zniszczyć. I myśmy tą bitwę już wygrali. I chwała sędziemu również, który się zorientował przez naszą postawę, i podziękował mi na korytarzu za tą naszą postawę w opaskach. Przyszli ludzie, pełna była sala, nie było miejsc siedzących. Tak dużo ludzi przyszło na tą jego sprawę. Mówi, nigdy w życiu nie widziałem tyle ludzi, żeby przyszło na sprawę w Piekarach Śląskich. Bo to taki sąd jak Kurnik. Niestety nie zadbano o odpowiednie miejsce, dla godne miejsce dla tego sądu. Maluteńkie sale, maluteńki budynek z fatalnym stanem. Otóż myśmy tam przyszli dużą grupę i sędzia się zaraz zorientował, że to, co wnosi prokurator, jest hucpa. Ale ile tysięcy ludzi jest internowanych w zakładach psychiatrycznych, telewizja o tym pokazuje. Nikt się nie ma się kto o nich upomnieć, nie ma jak się o nich upomnieć, jak się nie trafi przyzwoity lekarz. Mamy takiego kolegę Raszewskiego, co 2 lata siedział i dopiero wszedł nowy lekarz i mówił, że nie ma żadnych podstaw, żeby pan siedział. Przyzwoni przewodnicząca wydziału, trzymać go dalej, a on mówi, to ja jestem lekarzem. Nie sędzia mi będzie decydował, czy pacjent powinien siedzieć. Ile jest takich lekarzy? Więc bitwa najważniejsza, Wysoki Sądzie, już się skończyła w tej sprawie. Ona się zaczęła i skończyła w roku 2011. I była to bitwa o to, żeby jednego z najpiękniejszych przedstawicieli polskiej demokratycznej opozycji, który narażał życie i zdrowie
i siedział prawie 3 lata w więzieniach i psychuszkach PRL-u i Związku Radzieckiego, żeby ten człowiek nie został do reszty zgnojony przez przestępczą szajkę, która pozostała po okrągłym stole w policji, w prokuraturze, w sądach, szajki starych zbrodniarzy komunistycznych, którzy wpadli na pomysł, że będą się na nas mścili ćwierć wieku po wywalczeniu przez nas niepodległości. Ponieważ tych złogów komunistycznych nie udało się jeszcze, mam nadzieję, że już niedługo je wykończymy, to potrafią bezczelnie takie konstruować akty oskarżenia. Tyle co do najważniejszej bitwy, bo ta najważniejsza się zakończyła, jest wygrana. Jesteśmy dumni, Mariusz jest tutaj, jest z nami, jego matka może być z niego dumna, nie płacze po nocach. Cieszymy się, że mamy takiego kolegę i że znalazł się sędzia, który się zachował godnie. 2 sędziów, bo i ten w Tarnowskich Górach, nie wiem jak się nazywa, pamiętasz, że się nazywa sędzia w Tarnowskich Górach, nie. No więc warto wymieniać tych przyzwoitych. Teraz na koniec powiem, ta sprawa zbliża się tutaj do końca niespodziewanie, bo sąd nas nie poinformował, że dzisiaj będą zakończenie procesu i że powinniśmy na koniec móc jeszcze składać jakieś wnioski dowodowe i przygotować się do mów końcowych. My jesteśmy tu nieprzygotowani. Tak się nie robi. Wysoki sądzie we wszystkich normalnych sądach informuje się o zakończeniu postępowania, możliwości składania wniosków i konieczności przygotowania przez obrońców i strony mów końcowych. Na koniec tego procesu muszę powiedzieć, że on się zbliża do końca i bardzo dobrze się zbliża do końca, ponieważ ten proces zakończy się bardzo dobrze. Ten proces się zakończy bardzo dobrze, bo on się może zakończyć dwojako. On się może zakończyć albo tak, że pani sędzia przewodnicząca się zachowa tak jak niektórzy tu przyzwoici sędziowie, których wymieniłem z Tarnowskich Gór i z Piekar, tacy się zdarzają. I wiemy z historii PRL, że było około 700 takich przyzwoitych sędziów. Było około 1300 łajdaków, zbrodniarzy komunistycznych, dyspozycyjnych sędziów na telefon, takich jak sędzia Wileski ostatnio, ale też było około 700 przyzwoitych sędziów. Więc on się może skończyć przyzwoicie, bo pani sędzia wyda wyrok, którym nas tu oskarżonych uniewinni. To jest możliwe i to by było oczywiście dobre, dydaktyczne dla prokuratury i dla innych przestępców, którzy w tym procesie widać wyraźnie, kto tutaj składał fałszywe zeznania, kto jest fałszywie pomawiał, kto nas tu ciągał po tych sądach w całym kraju, musieliśmy jeździć, się tłumaczyć od Rybnika, Sąd Najwyższy aż tu. Gdybyśmy zostali uniewinnieni, to by oczywiście było bardzo dobrze. Dla pani sędzi, dla autorytetu tego sądu tu w Bytomiu, przecież ten sąd zasłynął już raz, jest historycznie ważnym sądem tutaj w roku 1934 sędziowie, zresztą niemieccy, mieli odwagę skazać bojówkarzy hitlerowskich SA za zabicie opozycjonisty, skazać mimo tego, że już był kanclerzem Adolf Hitler. Więc są sędziowie, którzy potrafią oczywiście, mi się takim nie zdarzył, muszę powiedzieć, w PRL-u żaden przyzwoity sędzia sam nie trafił do łajdaków, ale mojego kolegi, z którego siedziałem w celi, uniewinnił Sąd Najwyższy za strajk, uznając, że stan wojenny był, że dekret o stanie wojennym ujawniono w Dzienniku Ustaw po strajku, więc go uniewinniono i wyszedł z więzienia, z tego siedzieliśmy w stanie wojennym. Także no, nawet w PRL-u się zdarzali sędziowie, w Rzeszy Niemieckiej się zdarzali i życzę Wysokiemu Sądowi, żeby Wysoki Sąd w sobie znalazł odwagę przeciwstawienia się tej presji prokuratury i sędziów, sąsiadów, tutaj znajomych z sądu sąsiedzkiego z Piekar Śląskich, z Tarnowskich Gór i stanął na straży praworządności i zachował się przynajmniej w tym ostatnim elemencie procesu praworządnie i przyzwoicie, zgodnie z logiką, zgodnie z interesem społecznym i nas uniewinnił. To jest bardzo dobry scenariusz możliwy. On oczywiście nie wpływa na drugą instancję, tam się to wszystko od nowa zacznie i będziemy dalej tę sprawę toczyć i będziemy ścigać tych bandytów z prokuratury, którzy wymyślili i tą przewodniczącą wydziału z Piekar Śląskich, która pod przysięgą kłamała tutaj w sądzie, że nie zna tych akt, służyła po prostu przestępcze zeznanie, powinna nie być sędzią za to tylko, już nie mówiąc o tym, co zrobiła, jak oszukała nas w sprawie wniosku o wyłączenie Mariusza Tsyskiego. Otóż to jest jeden scenariusz. To jest scenariusz dobry. Życzę tego Wysokiemu Sądowi, każdemu tego życzę. Ja zawsze przechodzę na proces, tak nie uczył mecenas Lywią, będę zawsze Andrzejewski, zawsze mówili, zakładaj dobrą wolę, że sędzia nie jest na telefon, nie jest dyspozycyjny, nie słucha się swoich przełożonych, ma sumienie, logikę własną, rozum, ocenia krytycznie dowody, rozumie, co jest warta.
zakładaj najlepszy scenariusz, a bądź gotowy na najgorszy. Więc ja oczywiście życzę Wysokiemu Sądowi, chciałbym, żeby pani jako przewodnicząca stanęła tutaj na wysokości zadania i moralnie się czuła dobrze i praworządnie, żeby dała dobry przykład wszystkim. To by był dobry scenariusz. Oczywiście możliwy jest inny scenariusz, w którym zostaniemy skazani, przynajmniej ja bym chciał, mówiąc szczerze, być skazany. To jest scenariusz lepszy od uniewinnienia. Uniewinnienie to jest powtórzenie mechanizmu, w którym ja się ciągle stykam od 32 lat. Ja jestem ciągle fałszywie oskarżany pod najróżniejszymi pretekstami. Na przykład kiedyś był taki, no najpoważniejszy był zagrożony karą śmierci, a najbardziej niepoważny zarzut był taki, że pogryzłem psa policyjnego na dworcu w Katowicach, kiedy wysiadaliśmy, robiliśmy okupację bazy radzieckiej w 1989 roku, okrążyliśmy ją wianuszkiem ludzi trzymających się za ręce i ta akcja tak rozsierdziła chłopców Kiszczaka, że wysłali na nas milicjantów, zomowców z psami, poszczuli po prostu ludzi i poskarżyli się, że myśmy pogryźli te owczarki i ja miałem taki zarzut, że pogryzłem psa służbowego. To jeszcze lepszy pomysł niż jest w akcie oskarżenia, że naruszyliśmy mir domowy mieszkania sędziów, zapominając, że nie mieszkanie, tylko budynek publiczny i nie sędziów, tylko obywateli, bo sąd jest oczywiście własnością wszystkich obywateli. Więc niezależnie jaki zarzut mi stawiamy przez te 32 lata, muszę powiedzieć, że wszystkie bez wyjątku te zarzuty upadły w sądzie i ja byłem zawsze uniewinniany. Przy czym czasami czekałem na to uniewinnienie długo, bo ostatnio uniewinnił mnie sąd w sprawie mojej ze stanu wojennego, Sąd Najwyższy, po upływie ćwierć wieku, po 26 lat, więc dosyć długo czekałem na to uniewinnienie, ale muszę powiedzieć z dużym, zaczyna mnie to już trochę denerwować, ja jestem zawsze uniewinniany. I szczególnie ostatnio to jest klawą, bo przecież niedawno prokurator oskarżył mnie w Katowicach, że próbowałem wynająć gangsterów z gangu Krakowiaka celem zabicia prezesa Sądu Rejonowego w Katowicach. Nie jest to żart, o czym mówię. Taki zarzut mi przedstawiono, zaaresztowano mnie na 3 tygodnie do aresztu, przekazał Sąd Najwyższy tą sprawę do Krakowa i okazało się w Krakowie szybko, że wszyscy świadkowie oskarżenia to są tajni agenci służb specjalnych, skruszeni gangsterzy gangu Krakowiaka, znani prokuratorom, bo na zamówienie prokuratury oskarżali innych gangsterów. I ja zostałem uniewinniony w Krakowie prawdopodobnie, ale do dzisiaj prokuratury katowickiej nie siedzą w więzieniu za to, ani funkcjonariusze służb specjalnych, ani nikt. Po prostu wszyscy udają, że jest w porządku, wystarczyło słomkę uniewinnić. A to, że mnie opluwano przez 3 lata, to, że mnie wsadzono na 3 tygodnie do aresztu, to, że wymyślano absurdalne zarzuty, że zadzwoniłem przez telefon do aresztu i powiedziałem gangsterowi z gangu Krakowiaka rzekomo, że ma wysłać do piachu prezesa sądu, skądinąd zresztą wyjątkowego łajdaka, który łamie podstawowe prawa obywatelskie i teraz dobrze, że pan prezydent Duda nie dał mu mianowania, on chciał go awansować. Opisuje zresztą Gazeta Wyborcza, że jest to sędzia mafii, taki między jak sędzia Milewski. I w tej sprawie, gdzie ja reprezentowałem interes publiczny i to, co mówią media, pokazałem na wiecu przed sądem, za to wsadzono mnie do więzienia pod fałszywym zarzutem i w końcu mnie uniewinniono i wszyscy mówią w porządku, nic się nie stało. Otóż w Wysokim Sądzie lepszym wariantem niż uniewinnienie byłoby skazanie. Nie wiem, jak koledzy się czują, czy chcą być skazani. Ja bym bardzo prosił Wysoki Sąd o skazanie. Bardzo prosił. Mimo, że jestem niewinny. Wiem, że to dziwnie wygląda. Człowiek, który się czuje niewinny, a prosi o skazanie. Proszę. Proszę o najwyższy wymiar kary. Najwyższy. Żałuję, że Wysoki Sąd się dzisiaj zachował wreszcie praworządnie i nie ściągnął policji na salę. Bo to też kolejny element pokazujący, jak się ten proces odbywa. My tu spokojni, praworządni ludzie, którzy walczą o uczciwość, jesteśmy zastraszani przez policję. Otóż dzisiaj jak nigdy jeden, jedyny raz ta policja mogłaby się przydać, żeby mnie tu w kajdankach zabrać do aresztu. Jakby Wysoki Sąd zechciał mnie skazać. Niewinny. Dlaczego to skazanie byłoby lepsze? Otóż jak mnie Wysoki Sąd uniewinni, to są drugie instancje, Sąd Najwyższy i Trybunał w Strasburgu, jak zwykle napisze, no przecież doszliśmy do prawdy, nic się nie stało.
Otóż skazanie mnie zwróci uwagę opinii publicznej, zmusi decydentów z ministerstwa, zmusi rząd, posłów, opinię publiczną, naszych przyjaciół z opozycji, żeby się do roboty zabrali, bo jak można zamknąć słomkę pod tak absurdalnymi i fałszywymi zarzutami, to każdego można zamknąć i każdemu można zafundować taki nieuczciwy proces. To byłoby znacznie lepsze, jeżeli sąd widzi chęć zmiany tego dramatycznego stanu sądownictwa, prokuratury, tego, co się dzieje w wymiarze niesprawiedliwości naszej. To skazanie słów na jak najwyższy wyrok, ale choćby symboliczny, jest tu niezwykle przydatne, bo umożliwia mi dalszą skuteczną zmianę w pokazywaniu absurdu, obłudy, kłamstwa, bezprawia, z jakim ja się borykam nieprzerwanie przez 32 lata ze strony tych samych funkcjonariuszy. Bo ten sam prokurator, który chronił pułkownika Służby Bezpieczeństwa, który zabił moją matkę, był przecież do niedawna rzecznikiem prasowym apelacji katowickiej, ten sam bandyta zbrodniarz i dalej jest w prokuraturze. Ten sam prokurator, który oskarżał nas jako porucznik w stanie wojennym o próbę zerwania jedności sojuszniczej z bratem Związkiem Radzieckim, jest prokuratorem Najwyższej Prokuratury Wojskowej w naszym kraju. Prokurator kasy, który mnie zamknął do więzienia w 1984 roku za kierowanie Konfederacją Polski Niepodległej, jest dzisiaj prokuratorem Prokuratury Krajowej i poucza w Polsacie obywateli, jak praworządnie działać. Ten bandyta, prokurator Artur Kasy. To są rzeczy niesamowite. Żeby to zmienić i wymieść tych przestępców z naszego wymiaru sprawiedliwości, żeby zapewnić nam uczciwe procesy, skazanie Adama Słomki byłoby, Wysoki Sądzie, ze wszech miar pożądane. Dziękuję. Fałszywa szkajka. Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność. Trzeba prawdy i barykady.
zrobić, lekki przybył od pięci, minął od kuli kubeka, w ustroju tym żołnierze wycięci. Nie mieli praw człowieka, w ustroju tym żołnierze wycięci. Nie mieli praw człowieka, a już to pragnę wolnym być, usiła wolność przebić. Robi powstania, braj się przegadać inaczej. Działa nic. Żyjam w tylko młodzieńcy na placu, wzajemnie się pocieszali, że się zabori na język w czasu, że ją przekraczali. Wierzyli, że się odrobi cuda, wprost moja łzański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach, o tej obrządek. Wierzyli, że ich na wiedzy Środowych Stowarzyszenia Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych w Jedlomni. Witamy tutaj wszystkim pana Zygmunta Miernika, znanego z sportowego procesu, z protestu na procesie generała Kiszczaka Jaruzelskiego, którzy pozostali bezkarni za zbrodnie stanu wojennego, chronieni przez zorganizowaną grupę przestępczą w sądach. Witam pana Mariusza Cysewskiego, naszego znanego opozycjonistę, który siedział również przez stadię Bożąknięty w Rosji. Witam doktora Władka Kostrzewskiego z Gliwic. Witam wszystkich serdecznie przybyłych dzisiaj na nasz wiec. Zapraszam, proszę państwa, za dwa tygodnie, 6 lipca o godzinie 11:00 będziemy tu robili wiec przeciwko bezprawiu sądów tej szajki dalej siedzącej od czasów komuny, mianowanych sędziów przez Kiszczaka. Nic się tym nie zmieniło, dalej łamane są podstawowe prawa obywatelskie, sądy są ostatnim skansenem komunistycznym, jaki nam pozostał w Polsce niepodległej. Trzeba wyrzucić z tych sądów ponad 1000 dyspozycyjnych sędziów zbrodniarzy. Trzeba wprowadzić mechanizm kontroli nad sądami, taki jaki był w Polsce, choćby w II Rzeczpospolitej. W roku 1928 wprowadzono mechanizm ławy przysięgłych i wyboru sędziów. W Stanach Zjednoczonych nawet wyboru prokuratorów i powszechnych wyborach. Musimy zmienić system wymiaru sprawiedliwości, musimy oczyścić wymiar sprawiedliwości z przestępców i zbrodniarzy. Z takich sędziów na telefon jak sędzia Milewski, prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Całej czeredki tych sędziów, których tu znamy, sędziego Godynia, zbrodniarza, prezesa Sądu Najwyższego. Musimy to wpierw oczyścić tą stajnię Ołtiasza, a później wprowadzić mechanizm społecznej obywatelskiej kontroli. Przed sądem w Bytomiu kończy się proces patriotów, którzy są sądzeni za to, że domagali się jawnego procesu uczciwego przed sądem w Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich, którzy nie zgadzali się z przestępczymi praktykami dyspozycyjnych prokuratorów, którzy postanowili represjonować patriotów. Nie może być tak, że w Polsce niepodległej kolejne lata zajmują nam
zajmują nam uporządkowaniem podstawowych rzeczy. Bez uczciwych sądów, bez wyrzucenia tych sądów, zbrodniarzy sędziów dyspozycyjnych, tego tysiąca przestępców, bez wprowadzenia mechanizmu kontroli, bez udziału społecznego czynnika, czyli ław przysięgłych, bez podstawowej reformy i sanacji wymiaru sprawiedliwości nie jest możliwe, żebyśmy mieli normalny europejski kraj, który przestrzega europejskich standardów. Chcemy uczciwości, chcemy praworządności, mamy się prawo tego domagać i prowadzimy kampanię w tej sprawie jako Stowarzyszenie Niezłomni. Zaczęliśmy kilka lat temu domagając się ukarania Kiszczaka Jaruzelskiego, ale okazało się, że ta szajka jest ośmiornica czerwona wielka w sądach. Chronią się nawzajem, rączka rączkę myje, choćby w procesie Sawickiej, łapówkary posła Platformy Obywatelskiej czy ministra Lewandowskiego, który złodziej w ramach prywatyzacji niszczył, rozkradał polski majątek, sprzedawał koleżom za bezcen, za wartość niższą niż towary w magazynie. No nie można tolerować tego złodziejstwa, korupcji, tej bezkarności zbrodniarzy komunistycznych. Trzeba to przeciąć, trzeba uporządkować polskie sprawy, trzeba zakończyć bezkarność sędziów, prokuratorów, trzeba wprowadzić element społeczny do sądów, stąd konieczność ław przysięgłych. Także, proszę Państwa, zapraszamy za dwa tygodnie. Będzie tutaj wyrok w sprawie politycznej. To ważne w tym sądzie. Był tutaj 6 lat temu proces komendanta policji, który oskarżał nas fałszywie o nielegalny wiec. Okazało się, że kłamał. Uciekł na emeryturę, nie został niestety skazany. Stary komunista, tutaj kierujący policją w Bytomiu. No, ochroniła go szajka w sądzie. Ale też znalazła się przyzwoita sędzina, która nas nie skazała, więc ciekawi jesteśmy za dwa tygodnie, jaki będzie wyrok. Pierwsza instancja, będziemy tę sprawę toczyć nadal, ale przede wszystkim chcemy oczyścić wymiar sprawiedliwości z bandytów, zbrodniarzy, przestępców i chcemy wprowadzić mechanizm społecznej kontroli udziału obywateli, tak jak w Ameryce, gdzie losowo wybiera się obywateli, którzy jako ława przysięgłych decydują. Nie sędziowie decydują o winie, sędziowie prowadzą proces proceduralny, natomiast decyzje w imieniu obywateli podejmują inni obywatele, nasi sąsiedzi, którzy znają, jaki jest interes społeczny, jakie są realia, co jest przestępstwem w odczuciu społecznym, a co nie jest. Dlatego, proszę Państwa, kolejny wiek przed nami 6 lipca o godzinie 10.30 tutaj zbierzemy się przed sądem. Zapraszam wszystkich serdecznie. Przyjemnie słuchać obietnic czych jak bajek do poduszki i nie pamiętać o krzywdach złych. Nie było popiełuszki. To znaczy rado, wojenny stan, o wujku pamięć zanika. Teraz się liczy pieniądz pan. Nie było Grześka Przemyka. Po Europie prowadzi nas bezideowa klasa. Wciąż trwa dla Polski niedobry czas. Mądrością narodu przysłowia znów przechodzimy wolności test. Nie było dziewek zdrowia, ale przypomnieć chciałbym tym, co się już Boga
nie boją, że w majestacie wielkim swym pod smoknią wszyscy stoją. Życie się mija, płynie czas, kolejne idą święta. Kto taki pośród nas ofiary ojców pamięta? Od nas zależy, czy kraj będzie nasz i co się w nim jeszcze wydarzy. Czy pozwolimy pluć sobie w twarz? A może nie mamy już twarzy? Zaproszony na rzecz przez sądem wykonał przez siedzibą zorganizowanej grupy przestępczej złożonej z dużej liczby przestępców z czasów jeszcze komunistycznych, którzy wskazywali na stanie wojennym, to pozostali dalej bezkarni. Z nową grupą łapuszkarzy aferzystów, takich jak sędzia Milowski na telefon, czas to przerwać. Czas zakończyć procesy polityczne. Dosyć bezkarności sędziów oszustów starności gór, którzy próbowali patriotów wsadzić do zakładu psychiatrycznego. Dosyć bezprawia. Za tydzień będzie to wyrok 6 lipca, godzina 11. Zaczynamy wiek o 10 przed sądem, który zapraszamy za 2 tygodnie, w środę 6 lipca. Robimy wiek przed sądem, idziemy na rozprawę. Domagamy się oczyszczenia tej stajni ogłaszać przestępców i zbrodniarzy i wprowadzenia uczciwych sądów,
takich jak to był II Rzeczpospolitej, zawód przysięgłych, czyli z obywatelami, którzy są sędziami i wydają wyroki. Domagamy się nadzoru nad działaniem sądów, żeby nie było tyle absurdalnych, kłamliwych wyroków, żeby skończyć tę samowolę. Dosyć takiej instytucji, która jest ostatnią komunistyczną stanowiną w Polsce. 25 lat wolności i dalej sądy, w którym została ta szajka, która żyje w pełnym poczuciu pasożytnictwa, bezkarności, pogardy dla faktów, która wydaje wyroki, w których pisze, że ziemia jest płaska, koty mają skrzydła, a opalacz się należy w nocy. Dosyć tego absurdu. Dosyć tej szajki przestępczej. Często normalne europejskie sądy, jakieś standardy praworządności, elementarne, na to, żeby normalnie polskie państwo funkcjonowało. Dosyć tego przestępczego układu tej kluczy sąda. Wymyślmy tę szajkę. Zapraszamy za dwa tygodnie 6 lipca, więc przed sądą o 10:00 domagamy się praworządności i wymuszenia tych wrogów komunistycznych z naszych sądów. Często na młodych, normalnych, uczciwych europejskich sędziów praworządnych. Dosyć tej szajki. Ubijają w ukropie się służby, Macierewicz ciągle nie siedzi. Któż by nie chciał go wsadzić, a ktoś by? Tylko za to moc spraw do wyboru, ale z każdą są pewne trudności. Za stworzenie na przykład choru, za doradztwo Solidarności. Za lustrację podjętą śmiało, która łajzą po nocach się śni. Za w Smoleńskim śledztwie wytrwałość, no i rozwał pył w UFI. Władza czeka i władza narzeka, czynownicy w potwornym strachu, bo znaleźli w prawdzie człowieka, lecz szukanie wciąż trwa paragrafu. Władza czeka i władza narzeka, czynownicy w potwornym strachu, bo znaleźli w prawdzie człowieka, lecz szukanie wciąż trwa paragrafu. Thank you.
do gardła pod nogi, gdy obok trafia kula. Słyszę rozkaz schodzi ręką. Wstańcie, wstańcie, nie! Okręg do słupia przepływa prom. Opuszczam was, poleci. Należy zamykać się. Nie odległe do kraju nam. Lepiej umierać w polskim lesie, niż skonać na Syberii tam. Gdzie naszych przodków los wyganiał. Dyspozycyjnego prokuratora, co przyjechał jaguarem srebrnym. Proszę, piękna postać tutaj. Jak się na krwi ludzi pasą. Udzisiaj najczelniej zaskarżać patriotów. Takich mamy urzędaców, prawda, postkomunistycznych w naszym kraju. Jaguarem przyjechał towarzysz. Thank you.
że Polska najważniejsze nie da się. Polska jest nasza, obywateli. I ci, pozdrawiający nas sędziów, winni stać na straży konstytucji, a nie uprawy. I mówimy dość. Oni muszą odejść. Żądamy całkowicie zmiany wymiaru sprawiedliwości. Trzeba wprowadzić taki system, jak jest w Stanach Zjednoczonych, w Anglii. Ładu przysięgi. Sędziów z wyboru, bo wieloletniej praktyce zawodowej, że ludzie znają tych ludzi, którzy ich bronią, czy oskarżają, czy nie uczciwymi. Nie może być tak, że sądy bronią przestępców. Nie bójcie się, dlatego też zapraszamy 6 o godzinie 10. Będziemy to robić zwiet, a następnie wysłuchamy zwrotu w naszej sprawie fałszywego oskarżenia. Na tym kończymy. Słuchajcie, wolnym być to znaczy się nie dać. Przestańmy się jako obywatele bać. Dziękuję Państwu za uwagę, za tych, co słuchali, a nie mówili, że im zapytamy spokój. Do zobaczenia. Polska jest nasza. Marcin Mietek, potem nowe wybory i PiS nas posadza. Nagrywa, tak? Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń i opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest. Wykonać? Tak jest.